Cześć, to ja, wasz nadworny błazen Wojtek Pietraszek we vlogu Q&A. Od razu przechodzimy do rzeczy. The Lake Seven End się pyta, czy umiesz śpiewać? Szkolę się w tym, ale żeby tak czystym sumieniem powiedzieć, że umiem śpiewać idealnie, to nie, ale się szkolę. Jak zostać wokalistą, jeżeli nigdy wcześniej się nie śpiewało? Jak zostać wokalistą? No chyba najlepiej po prostu, chyba według mnie, z tego co ja sobie sam ćwiczę, no to chyba najlepiej próbować śpiewać z jakichś kawałków, które się lubi, w miarę takich łagodnych, melodyjnych. A później stopniowo chyba sobie zagłębiać się w takie bardziej, i zależy jakie lubisz oczywiście klimaty słuchać, no nie? Ale później się zagłębiać w jakieś takie, gdzie jest growl, jakiś scream, jakieś takie bajery. Większość osób w ten sposób zaczyna, że właśnie śpiewały w jakichś chórach kościelnych, a później sobie już śpiewają w jakichś zespołach, w których już sami grają. Tak już parę razy się spotkałem właśnie z taką kolejnością. Najpierw śpiewanie czysto gdzieś w jakimś chórze, a później darcie ryja, że tak można powiedzieć, w kapeli. Czy nauczysz nas szredować? No myślę, że tak, a jeśli jestem godzin przekazywania takiej wiedzy. Jakieś lekcje sweepu, skal i tak dalej. No to już powoli, jak widzisz, dokonuję tego. Kijek 96. Co myślisz o gitarach typu Telecaster? Telecaster, ja wiem, no nie mam nic przeciwko Telecasterom samym w sobie, jeśli chodzi o kształt, bo naturalnie jeśli chodzi o firmę, to już są różne zależności. Bardzo mi się podobał Telecaster gitarzysty ze Slipknota, z tego co pamiętam, nie pamiętam który to był, czy to był Jim Root. Telecaster biały z jakimiś elementami czarnymi, z czarnymi przetwornikami, humbuckerami. EMG tam 81 i 85, z tego co pamiętam, albo możliwe, że nawet to był Seymour Duncan Blackouts. Bardzo fajnie wygląda, na pewno naprawdę genialnie, i to był Telecaster. Czy mógłbyś zrobić kiedyś filmik, na którym grasz na Telecasterze? No jak rozbuduję ten swój sklep i będę mieć gitary na stanie, takie, które będę mógł sprzedawać, po prostu będę mieć je przy sobie, to jak najbardziej będę robić. Oczywiście, że coś takiego będę robić, tylko na razie musicie kupować ode mnie jakiś sprzęt muzyczny, żebym mógł w ogóle jakoś rozwijać to swoją działalność, bo póki co to słabo to idzie. Nie wiem dlaczego, na przykład jak to już podnosi tego kupowania, nie wiem dlaczego dużo osób nawet pyta się mnie o jakiś sprzęt, a o jakieś instrumenty, jakieś takie rzeczy, a później na przykład kupują w Guitar Center i lecą kupić w Guitar Center, nie wiem, tak jakby fakt, że ja może nie wyglądam wiarygodnie z tym, że po prostu jest jakiś koleś, który błaznuje i po prostu u niego nie ma co kupić sprzętu, nie wiem, może coś w tym jest, jednak no mi się wydaje, że jak najbardziej, jeśli tylko chcecie, albo właśnie mam nawet taką myśl, nad którą się zastanawiałem ostatnio. Kto jest bardziej wiarygodny? Czy osoba, która po prostu sobie zakłada sklep, zatrudnia pracowników i można powiedzieć czerpie z tego korzyści, a pracownicy wiadomo, no coś się tam znają, mniej lub bardziej się znają. I kto jest bardziej wiarygodny? Ktoś, kto robi to z pasji, kto po prostu uwielbia grać i zajmuje się jakimś tam konkretną dziedziną, na przykład tak jak ja się zajmuję na przykład gitarami właśnie. Gitary, tam basy, jakieś wzmacniacze, takie rzeczy. Oczywiście jeśli chodzi o jakieś puzony czy jakieś takie trąby, to ja oczywiście mogę doradzać, mogę być super ekspertem, tylko że nie siedzę w tym, nie gram na takich instrumentach, tak samo nie gram na perkusjach. Oczywiście to mogę się popytać znajomych, którzy grają na takich instrumentach, jak najbardziej też mogę wam to sprzedać, ale kto jest bardziej wiarygodny? Właśnie taka osoba, która po prostu jest zatrudniona w sklepie i robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, no bo ktoś, kto jest zatrudniony w sklepie, to robi to z pasji, z miłości do grania. Poniekąd może tak, poniekąd, nie wiem, gram na gitarze, to się zatrudnię w sklepie muzycznym, bo tam sobie będę mógł też pogrywać.
No ale na pewno to jest, nie wszyscy w ten sposób akurat podchodzą. I mi się wydaje, że bardziej wiarygodny jest ktoś, kto po prostu ma pasję i stara się przekazywać. Tak jak widzicie, ja to pokazuję tutaj za darmo, te wszystkie filmiki robię. Nie ma jakiegoś dostępu płatnego do, aby skorzystać z moich, że tak można powiedzieć, lekcji czy czegoś takiego. Na pewno inni gitarzyści, którzy też uczą, pewnie są, jak widzą te moje lekcje, to pewnie oni starają się może je najbardziej krytykować, czy tam dawać łapki w dół, no bo można powiedzieć, że robię coś, co na czym oni normalnie zarabiają. Ja też normalnie na tym zarabiam. Mówię oczywiście o tych lekcjach gitarowych. Jednak no mi się wydaje, że warto byłoby, żebyście jednak zaufali mi, tak jak w sumie już część osób to zrobiła i też bez problemów u mnie kupowała w sklepie. No myślę, że mój sklep, który na pewno już tam przejęliście, niedługo będzie już miał wprowadzone produkty, będzie już tam, można powiedzieć, faktycznie sprzęt do wyboru, do że tak można powiedzieć, kolekcjonowania, jeśli tak można w ogóle to ująć. I jak najbardziej ja wam będę doradzać. Tutaj mam nawet ulotkę. Chcę pokazać wam, że to było naprawdę coś takiego, przepraszam. A tu nawet ulotka moja, lekcja gry na gitarze. Tararam. No trochę się... O, może tak będzie fajnie wyglądać. Dobra, idziemy dalej. Z przykrością oświadczam, że już prawie wyczerpałem wszystkie wasze pytania. No i niestety chyba vlog na razie nie będzie publikowany przez dłuższy czas, no bo nie mam materiału, który mam robić. Mogę tutaj latać się przebierać za jakiś błaznów, ale to chyba nie o to chodzi, nie? Aha, Kijek 96 też się pyta, czy według ciebie do tworzenia własnych piosenek riffów trzeba mieć talent, czy wystarczy odpowiednia ilość czasu spędzona z gitarą? Mi się wydaje, że jedno i drugie, w książce, którą właśnie kończę pisać i będzie oczywiście dostępna do kupienia, mówię parę słów na temat talentu. To myślę, że to się wszystko rozwieje, ale mi się wydaje, że to jedno i drugie i właściwie żadne z tych są ludzie, którzy po prostu wymyślają piosenki, melodie, jakieś podkłady te melodyczne, to bez żadnych instrumentów. I im to bardzo, bardzo dobrze wychodzi, a instrument tylko sprawi, że będzie słychać to, co mają w głowie. Marcin 123 East. Co sądzisz o gitarze Defil Aster? Defil Aster, z tego co kojarzę, to chyba jest Les Paul taki. Z lat nie wiem których, na pewno bardzo stare. Czy jest dobra do gry? No. Tutaj trochę dziwne pytanie, no czy jest dobra do gry, zależy jaki masz model. Jeśli masz model, gdzie gryf jest coś takiego, no to chyba nie jest dobra do gry, tak mi się wydaje. Ale gitara sama w sobie, jeśli w niej jest wszystko w porządku, jeśli struny nie są tyle od podstrunicy, gdzie możesz sobie rękę wsadzić albo jakąś inną część ciała, to po prostu, jeśli nie są tak wysoko, no to można jak najbardziej grać. Przetworniki jakie tam są, to zapewne nie jest jakaś znowu rewelacja, ale jeśli wszystko jest w porządku, działa, to jak najbardziej można na tym grać. Oczywiście kwestia jest taka, że będzie się lepiej grało, jak będzie lepiej ustawiona, jak będzie krzywizna gryfu zrobiona porządnie, jakby do struny oczywiście, no oczywiście to symbolizuje to gryf, a to struny. Jeśli wszystko będzie ładnie wyregulowane, to będzie się genialnie na tym grało, a tym bardziej, że to jest gitara, która zapewne ma z 20 lat, więc myślę, że raczej jej nie ma co wyrzucać. Tutaj jeszcze się pytasz, czy opłaca się w nią inwestować. No myślę, że jak najbardziej. No inwestować zależy, co rozumiesz pod tym pojęciem. Czy na przykład przemalować całą gitarę, to może być za duży koszt. Przemalowanie to nie wiem, jak ja pytałem mojego lutnika, który tam będzie robił gitarę dla mnie, to mówił mi, że takie przemalowanie, takie profesjonalne 500 zł, więc to jest kwestia właśnie, no, czy jest sens na przykład przemalowywać. Pewnie chodziło ci o przetworniki może, albo o jakieś, no wymiana strun, to już o tym nie mówię, ale załóżmy, że chodziło o elektronikę. Najpierw trzeba zobaczyć, jak ona będzie brzmiała z tym, co jest, tylko że porządnie wyregulowana. Jakby co, no można nakręcić nawet filmik. Marcin 123 East. Sebastian Sroka. Jak sądzisz, ile mniej więcej czasu w ciągu dnia warto poświęcić na technikę, metronom, kostkowanie, palce, skalę i tym podobne? I ile na ćwiczenie jakiejś piosenki? Zazwyczaj gram od 1 do 3 godziny dziennie. No właśnie, to jak ja to nazywam harmonogram ćwiczeń
ćwiczeń, można dodać, dziennych, czy w ogóle harmonogram ćwiczeń, też opisuję w tej książce, którą właśnie kończę. No tu jest kwestia taka właśnie, ile masz do dyspozycji czasu. No proporcjonalnie, jeśli masz 3 godziny, to sobie rozgrzeweczkę możesz zrobić z 20 minut, a później, później po kolei robić na przykład, nie wiem, z metronomem 20 minut, kostkowanie też 20 minut. Zależy oczywiście, jakie masz...